imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mój Panie Chrystusie, drodzy wierni katolicy, następną sobotę obchodzimy święto zwiastowania Najświętszej Marii Panny, czyli święto wcielenia Boga. Pan Jezus stał się w łonie Najświętszej Marii Panny właśnie w tym dniu. I stał się Bóg, czy stał się człowiekiem za zezwoleniem Najświętszej Marii Panny. Tu święty oczywiście był całkowicie pewny tej zgody Maryi Niepokalanej. I musimy zdać sobie sprawę, że wszystko, co zdarzyło się w Starym Testamencie przed przyjściem Chrystusa, było ukierunkowane na przyjście Chrystusa. I tylko pod kątem Chrystusa, przez Jego pryzmat, można rozumieć wszystko, co działo się w Starym Testamencie. I o tym właśnie pisze święty Paweł w liście do Galatów, opisując synów Abrahama, Izaaka i Izmaela, syna wolnej i niewolnej. Ale więcej, Izaak, który w Starym Testamencie był w tej linii wybraństwa, on też, jego wybraństwo i nawet Jerozolima ze swoją wspaniałą świątynią też są synami niewolnej w porównaniu z tym, co miało przyjść. Tego Żydzi nie zrozumieli. Myśleli, że ich wybraństwo jest całkowite i będzie trwać do końca życia. Niestety nieszczęśnicy ci do tej pory łudzą się, że będzie jakiś inny Mesjasz niż nasz Pan Jezus Chrystus. Ludem wybranym Nowego Testamentu jesteśmy my, rzymscy katolicy. I z tego powinniśmy się cieszyć. I stąd niedziela Letare jest tą niedzielą, w której radujemy się z naszego wybraństwa, że jesteśmy prawdziwym potomstwem Abrahama. Jesteśmy spadkobiercami obietnicy, bo jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, który jest realizacją tejże obietnicy. I cała historia ludzkości krąży wokół wcielenia, które stało się po to, by odkupić nasz rodzaj ludzki. Stąd też ta wspaniała Ewangelia, która mówi nam o rozmnożeniu chlebów i ryb. Andrzej, brat Szymona Piotra, więc nie pierwszy, lepszy apostoł, by tak to nazwać, ale ten ze ścisłej czołówki martwił się po ludzku, jak nakarmi Chrystus 5000 ludzi. Był on, można powiedzieć, jeszcze jedną nogą co najmniej w Starym Testamencie. Myślał po ludzku. Myślał docześnie, myślał w sposób naturalistyczny poniekąd. A oto Chrystus, który jest spełnieniem obietnicy, które jest prawdziwym potomstwem, potomkiem Abrahama, nie właśnie potomstwem w liczbie mnogiej, ale potomkiem, już miał zamiar i zaplanował uczynienie cudu. Cudu dla tych, którzy za nim poszli, dla tych 5000. Cudu polegającym na cudownym rozmnożeniu chleba i ryb, co jest zapowiedzią wspaniałych cudów Nowego Testamentu, zapowiedzią cudownego rozmnożenia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowej w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i wszystkich łask, które od tej pory Chrystus miał rozdawać w sposób przeobfity. I po to właśnie założył Kościół Święty Katolicki, który jest jedynym Kościołem Chrystusowym, żeby Jego cuda, łaski trwały i były rozdawane w sposób instytucjonalny, w sposób uporządkowany, żeby sakramenty święte były rozdawane tak, jak należy. I w Nowym Testamencie widzimy wyraźnie, święty Paweł wyraźnie potępia to, co dzisiaj nazywa się ekumenizmem, czyli uważanie, że na przykład Żydzi mają odrębną drogę zbawienia, o czym mówili, bredzili właściwie i Wojtyła, i Ratzinger. Jeden jest drugiego wart pod tym względem, że Żydzi jak gdyby mają swoją własną drogę do zbawienia poza niego Chrystusem. Tylko i wyłącznie Chrystus jest spełnieniem obietnicy, która została dana Abrahamowi. I stąd też te wszystkie cudowne rzeczy, które my w Kościele Świętym otrzymujemy. I stąd też ten dar, szczególnego rodzaju dar, jakim dla Kościoła Świętego jest święty Józef, którego miesiąc właśnie obchodzimy, którego święto właśnie nadchodzi i następuje. Święty Józef, jego wielkość jest do wyobrażenia tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia, z tej perspektywy, jaką jest święta rodzina. Dopiero gdy zrozumiemy, że Chrystus jest prawdziwym potomkiem Abrahama, ale jest też wcielonym Bogiem, który przyjął ciało. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że Najświętsza Maria Panna jest prawdziwie Matką Bożą, Matką Zbawiciela i pośredniczką wszystkich łask, dopiero wtedy zrozumiemy, jak wielką godność
miał święty Józef. On w świętej rodzinie niejako zastępował Boga Ojca i był tym, który był żywicielem świętej rodziny. Był prawdziwym małżonkiem Najświętszej Maryi Panny, a więc Bóg, dając Najświętszej Maryi Panny matkę swojego syna świętemu Józefowi, musiał dać ją komuś wyjątkowo przeznaczonemu, wybranemu do tej wielkiej roli. I świętość świętego Józefa jest niewyobrażalna. Jest po prostu największa po świętości Najświętszej Maryi Panny. I święty Józef, jakkolwiek był obarczony grzechem pierworodnym, to ten grzech został wyjątkowo wcześnie w nim zmyty. Nie ma tutaj jakichś orzeczeń Kościoła w tej materii, ale można powiedzieć przez analogię chociażby ze świętym Janem Chrzcicielem. Narzuca się to samo przez się i wiadomo jest, że święty Józef musiał osiągnąć przeogromny stopień świętości, bezgrzeszność, pozbyć się nawet grzechów lekkich prawdopodobnie, jeśli miał być opiekunem Najświętszej Maryi Panny i żywicielem również naszego Pana Jezusa Chrystusa, również Jego nauczycielem, bo Chrystus jako człowiek mógł postępować w łasce i w nauce, jak to widzimy w Ewangelii przy znalezieniu Chrystusa w świątyni. Stąd też Kościół Święty Katolicki wyznaczył świętego Józefa na swojego patrona. Uczynił to ojciec święty Pius IX, wielki papież, którego pontyfikat trwał najdłużej w historii, 32 lata, od 1846 do 1878 roku. Ten papież, który ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który ogłosił dogmaty o prymacie i nieomylności papieży na Soborze Watykańskim w 1870 roku, który ogłosił świętego Alfonsa Maria Liguori doktorem Kościoła i ustanowił święto przynajmniej krwi Chrystusa w 1849 i za którego pontyfikatu miało miejsce wielkie objawienie niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. To był rok 1858, a więc 165 lat temu to objawienie się zaczęło w lutym 1858 roku. Tenże właśnie papież ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła. Patronem Kościoła jako, że w tym czasie, w wieku XIX, który wydaje nam się z dzisiejszej perspektywy jeszcze nie tak groźny, zaczęły się różne błędy rozszerzać, różne bezbożne rządy, a nawet pozornie katolickie rządy prześladowały święty Kościół katolicki. Stąd też ojciec święty Pius IX musiał na początku swojego pontyfikatu uciekać do Gaety z Rzymu. I on wiedział, że święty Józef musi patronować, powinien patronować Kościołowi już oficjalnie, ponieważ jest tym, który uchronił Najświętszą Marię Pannę, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed rzezią niewiniątek w Betlejem, uciekając ze świętą rodzinę do Egiptu. Poprowadził Najświętszą Maryję Pannę z nowonarodzonym dzieciątkiem Jezus. Tam schronił się, tam ciężką pracą zdobywał chleb, pożywienie i środki na mieszkanie, ażeby uchronić Najświętszą Rodzinę. Przecież Kościół Święty jest Kościołem Chrystusowym, jest mistycznym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak uczy ojciec święty Pius XII w encyklice Mediator Dei z 1947 roku. Ojciec święty Pius IX ustanowił zatem świętego Józefa patronem Kościoła, zmieniając wcześniejsze święto opieki świętego Józefa na święto świętego Józefa patrona Kościoła. Dzisiejsze święto, jutrzejsze święto, bo na jutro jest przeniesione święto świętego Józefa, jest poświęcone świętemu, który ma szczególną pieczę nad Kościołem, który ma szczególny obowiązek, któremu został poruczony szczególny obowiązek opiekowania się nad Kościołem Świętym katolickim, rzymskokatolickim, chrystusowym, którego sercem jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. I właśnie Pius IX ustanowił święto Najświętszego Serca Pana Jezusa dla całego Kościoła. To był rok 1856. Warto nadmienić, nigdy za mało o tym przypominać, że Polska była pierwszym krajem, którym świętowano święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w całym kraju. We Francji już pod koniec XIX wieku zezwalano na odprawienie mszy świętej oficjum divinum ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale tylko dla poszczególnych klasztorów.
Natomiast nasi królowie z dynastii Wettynów, czyli Saskiej, August II i August III, wystarali się u papieży u to zezwolenie, które zostało nam dane już po śmierci ostatniego Wettyna Augusta III na tronie polskim w 1765 roku, kiedy królował już Stanisław August Poniatowski. Więc prośmy świętego Józefa o to, by jego cnoty były dla nas przykładem, byśmy nie bali się ich naśladować. Byśmy mieli pełną ufność w opiekę świętego Józefa, w to, że on swoimi modłami będzie wypraszał Najświętszej Maryi Panny u swojej oblubienicy, którego ukochała taką wielką miłością jak, i czystą miłością, jakiej my sobie nie potrafimy wyobrazić wielkiej łaski. I Pan Jezus na pewno swojego przybranego Ojca w niebie będzie wysłuchiwał jako szczególnego patrona, jako szczególnego orędownika, jako szczególnie skutecznego. Jeśli modlimy się do wielu świętych jako szczególnych patronów od spraw na przykład trudnych, beznadziejnych, jak święty Juda Tadeusz, jak święty Antoni Padewski, jak świętych 14 orędowników czy też przyczyńców w niebie, do których należą święty Jerzy, święty Krzysztof czy święty Idzi, to tym bardziej święty Józef, ten, który jest największym ze świętych po Najświętszej Maryi Panny. Myślę, że jeżeli będziemy się z ufnością zwracać do Niego, prosić Go pokornie, usilnie, za pomocą różnych modlitw, czy to własnymi słowami, czy też dzięki litanii do świętego Józefa, która jest cudowna po prostu. Te wezwania do świętego Józefa są wspaniałe. I gdy będziemy je medytowali i na serio potraktujemy te wezwania, to na pewno święty Józef będzie wypraszał nam te łaski, o które Go prosimy. On jest postrachem duchów piekielnych i patronem umierających. W dzisiejszych czasach, gdy wiele osób umiera, szczególnie wiele osób umiera w sposób niespodziewany często, rodziny już nie wołają księży, jakichkolwiek księży do zmarłych. Coraz więcej jest osób, które umierają bez jakiejkolwiek pociechy duchowej. Bez pomocy bliskich, którzy często już się nie modlą za umierających, traktując odchodzenie jako zwykły akt biologiczny, który nawet nie wahają się tego robić. Warto jest skrócić za pomocą morderstwa, gdy obowiązują wciąż różne procedury pseudomedyczne, które mają na celu oddzielenie umierających od ich rodzin, żeby ludzie nie gorszyli się, by tak nazwać to umieraniem swoich bliskich. Żyjemy w czasach, w których ludzie nie gorszą się najgorszymi dewiacjami, zboczeniami, a gorszą się tym, co jest najsmutniejszą, ale jednak prostą konsekwencją grzechu pierworodnego, jakim jest umieranie. Kiedyś ludzie umierali w domach, mieli opiekę swoich bliskich, sąsiadów, księży, którzy wiedzieli, że ten ostatni moment w życiu, jakim jest umieranie, jest najważniejszy, że warto i trzeba wołać księdza po prostu z ostatnimi sakramentami, a jeżeli czasami nie było to możliwe, żeby modlić się u bezgłowia umierającego, by prosić wszelkie możliwe łaski, by śmierć była jak najlżejsza. Jak dobra może być śmierć, widzimy na przykładzie wielu świętych, którzy umierali z uśmiechem na ustach, widząc nieraz Najświętszą Marię Pannę, czy świętego Józefa, czy nawet samego Pana Jezusa, którzy do nich się zbliżali, żeby zaprowadzić ich do nieba. Taką wizję miała chociażby Aniela Salama, która umierała na ulicy Mikołajskiej, która umierała z uśmiechem na twarzy, widząc Najświętszą Marię Pannę podążającą w jej stronę. Święto zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny jest też świętym patronackim bractw różańcowych. Gdy powstał różaniec w XIII wieku, święty Dominik otrzymał objawienie od Najświętszej Maryi Panny. Pewne formy różańca były oczywiście już wcześniej praktykowane. Natomiast święty Dominik otrzymał różaniec jako dziedzictwo, jako wiano dla swojego zakonu. I gdy ustalano tajemnicy do poszczególnych dziesiątek różańca świętego, nie było ono ustalone od samego początku, według naszego dzisiejszego porządku, to najpierwszą tajemnicą zawsze było zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Tylko u karmelitów pierwszą tajemnicą radosną jest niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w tym klasycznym, by tak rzec, dominikańskim różańcu, który został
obdarzony niezliczoną liczbą przywilejów i odpustów przez papieży. Pierwszą dziesiątką zawsze jest zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, czyli w ciele. Jest on też święto, które obchodzimy w sobotę. Jest tym, które jest szczególnym świętem patronackim bractw różańcowych, kółek różańcowych, żywego różańca założonego przez Paulinę Jarico pod wpływem czy też we współpracy ze świętym Janem Marią Wianę. Warto pamiętać, że ten różaniec założył Paulinę Jarico, córka wielkiego przedsiębiorcy w Lyonie, a obok, niedaleko Lyonu, właśnie działał w Ars święty Jan Maria Wianę. I to było też pod przewodnictwem, pod wpływem tego wielkiego świętego. I każda osoba, która modli się na różańcu świętym, do czego szczególnie zachęcam, bo jest to modlitwa bardzo skuteczna i bardzo wiele pomagająca we wszystkich naszych potrzebach, to warto jest też pomodlić się przy tej modlitwie do świętego Józefa, który zwłaszcza przy tajemnicach różańca tych radosnych był. Modląc się na tajemnicach radosnych różańca świętego, pamiętajmy, że święty Józef brał udział w tych wszystkich zdarzeniach, bo brał udział, był już przy zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny, nie fizycznie obecny, ale był duchem z Najświętszą Marią Panną, jako jej wybranek jej serca, i był przy ostatniej tajemnicy radosnej, gdy razem z Najświętszą Marią Panną szukał Pana Jezusa, który by tak rzec zagubił się, czy też celowo oddalił w świątyni. I modląc się do świętego Józefa i do Najświętszej Maryi Panny, zawsze znajdziemy Chrystusa, zawsze Go znajdziemy. I jeżeli święty Antoni Padewski jest patronem odnajdywania rzeczy zgubionych, to święty Józef jest patronem odnajdywania najważniejszej osoby, którą winniśmy codziennie odnajdować w naszym życiu, mianowicie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech pokolana Królowo Polski. Królowo Różańca Świętego. Uzdrowienie chorych. Święty Józefie. Módl się za nami.